Widowiskowisko w Dąbrowie otwarte. Przy boisku sportowym powstał nowoczesny kompleks. Ścieżki asfaltowe i rampy do wykonywania trików umożliwią aktywne spędzenie czasu. Widać było, że to był naprawdę strzał w dziesiątkę. Inwestycja, której nie ma w takich małych gminach, a sprawia wiele radości i przyjęta jest z ogromną wdzięcznością. Dana inwestycja to przykład dobrej współpracy między mieszkańcami, władzami samorządu a klubem sportowym. Na pomysł wpadli Marcin i Paweł. To oni ze swoim pomysłem przyszli do urzędu gminy. Pewnego razu Marcin po prostu do mnie zaproponował o zrobienie takiego miejsca, bo szczerze nie było gdzie jeździć na niczym. Ja zawsze chciałem się nauczyć jeździć na deskorolce, a Marcin jeździł na hulajnodze, już wyczynało tak lepiej. No tak. Napisaliśmy do pani wójt. I pierwsze spotkanie zrobiła z nami, omówiliśmy temat i widzimy, gdzie stoimy. Na pewno to jest duże szczęście, że pani nas posłuchała, że wzięła na przykład, że chcemy to zrobić, no i jakoś się udało. Znamy dużo osób, które jeżdżą na hulajnodze, na deskorolce, a też osoby przyjeżdżają z miasta. Przedsięwzięcie zakładało budowę rolkowiska, skateparku i remont szatni sportowych. Koszt całej inwestycji to 470 tysięcy złotych, z czego 300 tysięcy pozyskano z partnerstwa Borów Niemodlińskich w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Udało się tak dużą inwestycję prorodzinną, prospołeczną zrealizować. Przede wszystkim w fantastycznym, bardzo nietypowym modelu finansowania, ponieważ beneficjentem i wnioskodawcą była organizacja pozarządowa, czyli klub sportowy w Dąbrowie, który wystartował o pozyskanie środków przy pomocy gminy, projektowanie, konsultowanie całego projektu. Obiekt młodzieży bardzo się podoba. To idealne miejsce do doskonalenia umiejętności jazdy na rowerach BMX, rolkach i hulajnogach. Każda rampa skateparku ma tu swoją nazwę. To się nazywa bank, to jest funbox, a tamto to jest quarter. Mój ulubiony trik to tail whip, jest to obrót podestem o 360 stopni. Wtedy jeździłem do Opola skateparka, kiedy został wybudowany ten, to teraz przyjeżdżam ciągle tutaj. Jest wyznaczona ta ścieżka taka i się wszyscy na siebie nie pchają na przykład. Bo bezpieczeństwo to podstawa. Obiekt został przygotowany w taki sposób, by cieszył i dawał uśmiech każdemu. Miejsce, myślę, że którego nie będzie mogło się powstydzić żadna z gmin, a na pewno już nie nasza, które jest takim, wydaje mi się, miejscem łączącym pokolenia. Młodzież, dzieci, dorośli, wszyscy będą mogli tutaj spokojnie i na pewno w sportowym trybie spędzić czas. W planach jest utwardzenie terenu i utworzenie specjalnego parkingu. Przy skateparku powstać ma także mur do malowania graffiti.